Witam Was bardzo serdecznie w bibliotece. Nie możemy spotykać się, więc postanowiłam, by mile spędzić czas i zapełnić nudę podczas siedzenia w domu. Stworzyliśmy cykl spotkań pod tytułem Czytanie na ekranie. W każdy piątek o godzinie 11 na kanale YouTube i Facebooka Centrum Kultury w Wielichowie będzie można wysłuchać i obejrzeć jedną bajkę. Na kolejnych spotkaniach z Wami czytać będą zaproszeni goście. Regularne czytanie dzieciom po 20 minut dziennie jest najbardziej skutecznym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Wychowania ich na wykształconych, mądrych, dobrych i szczęśliwych dorosłych. A teraz zapraszam Was do wysłuchania kolejnej bajki. Do zobaczenia! Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Przeczytam Wam dziś bajkę pod tytułem Byczek Fernando. Miłego słuchania. Za górami, za lasami, których nazw tu nie wyliczę, jest Hiszpania i tam właśnie mieszka sobie mały byczek. Inne byczki go wołają: hej Fernando, baw się z nami. Pobiegamy, pobrykamy, pomachamy ogonami. Tupią bodom dokazują, jak najdziksza bycza banda. Ale skoki i wybryki nie bawiły tak Fernanda. Woli siedzieć w chłodnej trawie, w cieniu korkowego drzewa, wciągać w nozdrza zapach kwiatów, słuchać, o czym ptaszek śpiewa. Pod tym drzewem rozłożystym ulubiony ma zakątek. Siedzi tam całymi dniami, czy to świątek, czy to piątek. Czasem jego mama, krowa, martwi się o swego smyka, żeby Freduś mi nie wyrósł na odludka samotnika. Wyskocz gdzieś z rówieśnikami, czemu z nimi się nie bodziesz? Rusz się trochę, zobacz, synku, jak się bawi bycza młodzież. A Fernando kręci głową, nie chce słuchać swojej matki. Wolę w cieniu leżeć w ciszy i spokojnie wąchać kwiatki. Mamie przykro się zrobiło, ale nie pisła słowa. Czy odbierze dziecku szczęście jakaś mama, choćby krowa? Tak cielęce przyszły lata, bo czas leciał, zegar tykał. Szybko wyrósł nasz Fernando z byczka na wielkiego byka. Silny był, miał wielkie rogi, jak z pastwiska rówieśnicy, co brykają wciąż i marzą o wyjeździe do stolicy. Kłują bodą się rogami, nieraz ryzykując życie. Może któryś weźmie udział w walkach byków tam w Madrycie? A Fernando? On się byczy pod swym ulubionym drzewem. Wącha sobie w ciszy kwiatki i zachwyca ptaków śpiewem. Aż tu nagle dnia pewnego przyjechało na pastwisko pięciu panów w dziwnych czapkach. Jakież było zbiegowisko. Całe stado wieść obiegła, że najdzikszy w okolicy byk pojedzie do Madrytu, by pokazać się w stolicy. Jak ucieszył byczki, jak był zamieszanie. Wszystkie chciały się pochwalić swym najdzikszym zachowaniem. Jeden tupie, drugi skacze, bodzie jakby był szalony, byle tylko się pokazać z jak najlepszej byczej strony. A Fernando dobrze wiedział, że go przecież nie wybiorą. Nie dbał o to zresztą wcale, więc się schował za oborą. Stamtąd wymknął się po cichu, żeby dojść na skraj pastwiska, usiąść pod znajomym drzewem i kwiatuszki wąchać z bliska. Kiedy byczek nasz poczciwy wreszcie dotarł już do celu, zamiast siąść na chłodnej trawce, usiadł na malutkim trzmielu. A gdyby tak was ktoś przygniótł? Odpowiedzcie, moi mili, co na miejscu tego trzmiela byście wtedy uczynili? Tak zrobiło to maleństwo, wielkim cielskim przygniecione, wbiło mu swe ostre żądło, a gdzie? Z tyłu pod ogonem. Au! Zaryczał nasz Fernando, skoczył niczym oparzony,
i zaorał pół pastwiska, dysząc przy tym jak szalony. Fiknął kozła i przeskoczył nad kamiennym wielkim murem. Ludzie aż przetarli oczy i krzyknęli zgodnym chórem. Najgroźniejszy na pastwisku, to najdziksze z dzikich zwierzę. Bierzmy Fertka do Madrytu, tam oklaski większe zbierze. I powieźli na arenę, gdzie najlepsze walczą byki. W drodze imię mu zmienili, odtąd był Fernando Dziki. Co za dzień w stolicy święto, wokół słychać skoczne dźwięki. Już we włosy wpięły kwiatki i mężatki i panienki. Sumie barwna kawalantka na arenę walki byków. W tym pochodzie nie brakuje znakomitych zawodników. Pierwsi są badali leży, to mistrzowie walk z bykami. Na początku walki drużnią jedzidziami ze wstążkami, a za nimi pikadorzy na swych wychudzonych szkapach. Każdy z nich ma długą lancę, a to groźna broń w ich łapach. W końcu dumny pan Madator, co zabójcze ma wąsiki. W pas się kłania wszystkim paniom. Drżyjcie damy, drżyjcie byki. Niosą za nim krótką szpadę, tym narzędziem niebezpiecznym zada straszny cios bykowi. Cios to będzie ostateczny. Milknął brawa, byk nadchodzi. Na sam dźwięk jego imienia pan Madator pozieleniał i zesztywniał z przerażenia. Patrzcie, to Fernando Dziki. Gubią lęce pikadorzy, a sprytni banderii loży wolą udać się za chorzy. Zaraz na początku walki widzów spotkał zawód srogi, bo byk wpadł na arenę i zatrzymał się w pół drogi. A Fernando poczuł zapach taki miły i znajomy, co unosił się z głów panien kwiatuszkami przystrojonych. Nie pomogły ostre włócznie ani pikadorów lance, bo byk siedział, wąchał kwiatki, myślał o nich, nie o walce. Zdenerwował się Madator, poczerwieniał aż ze złości. Jak miał chwalić się swym kunsztem, gdy nie było sposobności? A ty go mogliśmy pokłuć. Złoszczą się badali leży, knął jak rzewcy pikadorzy, że bykowi nie zależy. Jaka hańba, grada, skandal! Zepsuł całe widowisko. Jeśli nie chce mu się walczyć, to niech wraca na pastwisko. Dziś, o ile wiem, Fernando, choć już bykiem jest leniwym, znów pod drzewem wącha kwiatki, no i bardzo jest szczęśliwy.